Hej, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Football Managera 2014. Moi drodzy, mamy już 3 kwietnia 2015 roku, no i przed wami ekran kończących się kontraktów. Właśnie tym piłkarzom i tym członkom sztabu szkoleniowego, których tutaj widzicie, kończą się kontrakty, no i już niedługo będę musiał zainteresować się tym, aby te kontrakty z tymi, z niektórymi bynajmniej z tych ludzi poprzedłużać. Na pewno nie uda nam się już przedłużyć kontraktu z Semirem Stiliczem, który definitywnie niestety, jak już wspominałem wielokrotnie, opuszcza zespół Wisły Kraków. No wielka szkoda, że tego piłkarza w przyszłym sezonie już na boiskach Ekstraklasy, bynajmniej w barwach Wisły, oglądać nie będziemy. Oczywiście Ostoja Stiepanowicz, tego zawodnika się pozbywamy, tutaj już o tym mówiłem wcześniej. Michał Koj, on jest wypożyczony na razie do Pogoni Szczecin, tam spisuje się, powiem szczerze, średnio, 6,78 w 5 meczach, to nie jest jakaś rewelacyjna średnia ocena. Bartłomiej Kolanko to jest młody junior wypożyczony do Znicza. Pruszków również nie jakaś wysoka ocena, a więc on również chyba nie będzie jakimś zawodnikiem, który rozwinie się w nie wiadomo jaki sposób. Kontrakt Furtak, z tego piłkarza oczywiście również sobie zrezygnujemy. No i Gerard Bieszczad, on chyba również już nic w dorosłej piłce w barwach Wisły nie osiągnie. Cały czas trzymam go w rezerwach, ma już 22 lata, no jego atrybuty pozostawiają naprawdę sporo do życzenia. A więc jak widzicie, większość z tych piłkarzy, a w zasadzie wszystkich tutaj będę musiał chcąc czy też nie chcąc odstrzelić. Natomiast troszkę inaczej rzecz ma się, jeżeli chodzi o właśnie moich członków sztabu szkoleniowego. Tutaj wielu z nich, w zasadzie wszystkich, chciałbym tutaj zostawić w moim składzie. Natomiast no to jest może historia na inny odcinek. Tym może zajmę się w jakimś innym odcinku. Natomiast teraz oczywiście przechodzimy do tego, co czeka nas dzisiaj. Zatem na początek oczywiście spotkanie na własnym boisku z Lechem Poznań. No ostatnio zdarzyła się taka historia, że w rzeczywistości Wisła Kraków podejmowała Piasta Gliwice, tam padły remis 1-1, no i w rzeczywistym świecie remis, zatem w świecie wirtualnym to się niestety potwierdziło, taki być może zbieg okoliczności, ale jednak również remis po bardzo słabej grze tutaj w tym świecie wirtualnym 0-0, potem właśnie podobna sytuacja, jaka dzisiaj ma miejsce. Zatem ostatnio Wisła Kraków w rzeczywistości grała z Lechem Poznań, wygrała 3-2. No i oczywiście życzyłbym sobie, aby również nasze zwycięstwo dzisiaj również odbyło się tutaj w Football Managerze, w tym świecie wirtualnym. Zatem dzisiaj właśnie przed nami bardzo ważne spotkanie z Lechem, a także pojednak na własnym boisku w ramach pierwszego meczu półfinałowego Pucharu Polski, gdzie podejmujemy oczywiście, tak jak już widzieliście po losowaniu w poprzednim odcinku, gdańską Lechię. Gdańską Lechię, którą nie tak dawno, przypominam, pokonaliśmy przecież w lidze 2-0. No i drugi mecz z poprzedniego odcinka to było to okazałe zwycięstwo z Rakowem Częstochowa w rewanżowym meczu 1/4 finału Pucharu Polski 4-1, które dało nam oczywiście po remisie w pierwszym meczu 2-2 awans do właśnie fazy półfinałowej. W ostatnim odcinku już było po okienku transferowym, jednak nie wspomniałem nic o transferach, zatem teraz naprawiam swój błąd. No i tutaj oczywiście nikogo nie wypożyczyłem, nikogo nie sprzedałem, także wszystko naprawdę odbyło się już tak, jak było w odcinkach poprzednich, zatem tutaj wielkich zmian w moich transferach nie ma, no ale prosiliście o to wielokrotnie, aby pokazać transfery te największe, zatem pokażemy teraz je sobie. Spójrzmy zatem na świat, oczywiście przejdziemy sobie do stycznia i lutego. Za chwilę rozpoczniemy sobie styczeń, no i spójrzmy, kto tutaj zasilił szeregi tych największych klubów. Jordan Henderson, on przeniósł się z Liverpoolu do Manchesteru City. Wellington Nem zamienił Shakhtar Donieck na AC Milan. Granit Xhaka przeniósł się z Borussii Mönchengladbach do Arsenalu, przepraszam, oczywiście do Realu Madryt. Seamus Coleman z Everton do wywołanego przeze mnie przed momentem Arsenalu. Aleksandar Dragović zamienił Dynamo Kijów na Real Madryt. No swoją drogą oglądnę sobie tego piłkarza. 24-letni środkowy obrońca. No całkiem dobry Austriak. No proszę bardzo, nawet nie wiedziałem, że tak dobry obrońca jest w Football Managerze. No zatem
No, polecam tego piłkarza do takich lepszych klubów. Lucas Prato zamienił Vales Sarsfield na Corinthians. Bruno Martins Indy zamienił Feyenoord na FC Porto. Natomiast Marcelo przeniósł się z Atletico Paranense Curitiba do Barcelony. Spójrzmy sobie również na Marcelo, 23-letni zawodnik. No, gdzieś go już widziałem, gdzieś go już z Football Managera kojarzę, jednak no niewiele klubów go na początku kupuje, natomiast no już widzicie tutaj w tym drugim sezonie Barcelona wyłożyła na tego piłkarza 44 miliony złotych, czyli około 10 milionów euro. To tyle jeżeli chodzi o styczniowe transfery, największe. Teraz przejdźmy sobie do lutego. Tutaj Samuel Umtiti zamienił Lyon na Zenit Sankt Petersburg, Stefan Sepowicz Sporting Gijón na CSKA Moskwa, tutaj już dużo niższe kwoty padały. Balanta, Alvarez Eder Balanta, River na Bayern Monachium. No Balanta to jeden z najlepszych środkowych obrońców w grze. 22-letni Kolumbijczyk, naprawdę atrybuty ma znakomite, no i tego piłkarza również polecam do tych naprawdę dobrych, silnych klubów, no ale tutaj chyba nie ma co polecać, bo każdy szanujący się gracz, który w Football Managera grywa chociażby od czasu do czasu, tego piłkarza zna bardzo, bardzo dobrze. Dalej Andreas Cornelius, który zamienił Kopenhagena Romę, no i trzech piłkarzy tutaj sprowadzonych do FC São Paulo, zatem Souza z Gremio, Andres Internacionalu Porto Alegre i David z Dniepro Pietrowsk. To tyle jeżeli chodzi o te największe transfery w Europie, w tym zimowym okienku transferowym. No tutaj widzimy gdzieś tutaj nawet w tym pierwszym ekranie Filip Modelski, który zamienił Jagiellonię na Wisłę Kraków za, przypominam, 4 miliony złotych. Dobra, zatem przechodzimy teraz, moi drodzy, do spotkania z Lechem Poznań. Pan Paweł Gil będzie dzisiaj arbitrem głównym tego spotkania. Jeszcze raz tutaj z boku macie tabelę. Jak pamiętacie z poprzedniego odcinka, wciąż tracimy 4 oczka do Legii oraz Lecha Poznań. Natomiast tuż za nami czai się Zagłębie Lubin, które ma do nas 2 punkty straty. No i Ruch Chorzów, który ma już punktów straty 4. Pierwszą ósemkę uzupełniają także Lechia Gdańsk, 43 punkty, 41 punktów ma Miedź Legnica. No a do czołowej ósemki o dziwo załapała się Jagiellonia, no, która tutaj no, naprawdę, tak jak już wspominałem wielokrotnie, gra zdecydowanie poniżej oczekiwań. W drugiej ósemce Krakowia, Śląsk Wrocław, Olimpia Grudziądz, Korona Kielce, Zawisza, no i 3 ostatnie zespoły ligowej tabeli, które najprawdopodobniej powalczą w tym sezonie o utrzymanie. To jest Górnik, Zabrze, Piast Gliwice oraz ostatnie w tabeli Podbeskidzie, Bielsko-Biała. No ostatnio mamy naprawdę niezłą formę, oczywiście pomijając to przegrane spotkanie 2-4 z Koroną Kielce, no to w ostatnich spotkaniach spisujemy się naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Po tej przerwie zimowej tylko jedna porażka właśnie w meczu z Koroną. No i mam nadzieję, że dzisiaj po raz kolejny pokażemy klasę. No i w przypadku zwycięstwa już zbliżymy się na zaledwie jeden punkt do prowadzącego obecnie w tabeli poznańskiego Lecha. Jeżeli chodzi tutaj o najlepszych zawodników tego sezonu, no to wciąż w tabeli strzelców prowadzi Sergiej Kryźniczenko, 19 trafień, Michał Efir 14, Mateusz Zachara 13, Piotr Grzelczak 11. Tutaj jeżeli chodzi o asystentów, no to absolutnie nic się nie zmienia, 13 tutaj asyst ma Radowicz, a po 10 Filip Burkhardt, nasz Mateusz Foch, a także Łukasz Zajder. Dobrze, zatem już nie ma co przedłużać. Przechodzimy do spotkania z zespołem Lecha Poznań. Zatem ustalmy sobie skład na to spotkanie. Oczywiście do pierwszego składu powróci Lamin Jassama w miejsce Filipa Modelskiego. Nalepa na środku zagra z Zumą. Jovanovic powędruje na ławkę rezerwowych. Jovanovic, który no niestety w realnym świecie ma sporego pecha, bo czytałem o jakiejś ostatnio groźnej kontuzji, o jakiejś czytałem nagłówek, nie czytałem artykułu o jakiejś groźnej chorobie tego piłkarza, no i tak naprawdę nie wiadomo, kiedy on powróci do czynnego futbolu. Na szczęście tutaj w Football Managerze, w moim zespole jest całkiem zdrowy, tak więc spokojnie, tutaj nie ma się co obawiać. O, niestety tutaj Zuma ma niską kondycję, zatem no musimy chyba tak jednak postawić na Marko Jovanovicia, zatem on wróci sobie do pierwszego składu. Bagayoko, który wyleczył w końcu kontuzję, zastąpi podmęczonego nieco Janiego Urdinowa, który ostatnio rozegrał w poprzednim odcinku obydwa spotkania, zarówno to ligowe, które
rozgrywali się w meczu z Lechią, jak i to z Rakowem Częstochowa. W drugiej linii Sheikh Bongré. Tutaj jeżeli chodzi o tego młodego 21-latka, polecaliście mi, aby tutaj ustalić mu trening pozycji, aby tutaj ćwiczył właśnie grę na środku pomocy. No i tak też zatem sobie tutaj zrobimy. Za chwilę sobie tutaj przejdziemy do właśnie treningu. Trening indywidualny. No i tutaj za chwilę zobaczymy Sheikha Bongré, gdzie my go tutaj mamy. Pozycja. Właśnie tutaj musimy dać mu endową pozycję do ćwiczenia. Zaraz tylko muszę go znaleźć. Wy już pewnie go widzicie. O, jest Sheikh Bongré. Będziemy ćwiczyć mu nową pozycję. Środkowy pomocnik. Dobrze, zatem punkt ciężkości. Indywidualna rola. No na razie tutaj tego nie będziemy ćwiczyć. Atrybutu też nie będziemy ćwiczyć. Nowa pozycja, pomocnik, środek. Nowe ulubione zagranie. No tego również na razie nie będziemy ćwiczyć. Na razie zostawimy sobie samą pozycję. Zatem OK, mamy już to ustawione. Wracamy do wyboru składu. Zatem wrócił po kontuzji Dariusz Dudka, jak widzicie. No i zastanawiam się, czy to właśnie tego 31-latka nie postawić w pierwszym składzie, aczkolwiek on ma tutaj bardzo niskie ogranie, zatem zostawimy go na razie tylko na ławce rezerwowych. No i drugą linię będą uzupełniać Lloyd James, Emmanuel Sarki, Henrik Oyama i Mateusz Foch, czyli nasz żelazny środek pola. No i tutaj Moreno wystąpi w ataku. Ostatnio odzyskał troszkę swoją skuteczność, strzelił gola w meczu z Rakowem Częstochowa, również przyczynił się znacznie do pierwszej bramki w meczu z Lechią, gdzie samobójczą bramkę strzelił golkiper Lechii, Jonathan. Zatem no taki skład, takim składem sobie chyba wyjdziemy. Natomiast jeżeli chodzi o rezerwowych, no to tutaj na ławkę rezerwowych przesuniemy właśnie wspomnianego przeze mnie Darka Dudkę, który zastąpi Michała Szewczyka. No i chyba tutaj tyle. No Zuma, szkoda, że nie może zagrać, bo to naprawdę chyba jeden z najpewniej grających obrońców w moim zespole. Ostatnio całkiem niezłe noty łapał w ostatnim czasie. No ale niestety jego kondycja jest zbyt niska, zatem musimy tutaj dać odpocząć reprezentantowi Republiki Środkowoafrykańskiej. No i chyba skład już na to spotkanie mamy wybrany. Aha, oczywiście jeszcze Michał Miśkiewicz w bramce w miejsce Michała Szromnika. No i chyba takim składem wyjdziemy sobie na to spotkanie z Lechem Poznań. Oczywiście jeżeli chodzi o mentalność, tutaj bez zmian ofensywa, styl również bez zmian płynny. No i Lech Poznań, który ostatnio, jak widzicie, tutaj gra tak w kratkę. Najpierw spójrzmy, przegrał tutaj ze Śląskiem Wrocław, potem rozgromił u siebie Legię 5-1, potem porażka wyjazdowa sensacyjna z Olimpią Grudziądz, tylko remis u siebie z Lechią, no i bardzo skromna wygrana z ostatni w tabeli pod Beskidziem Bielsko-Biała. Tak więc jak widzicie, nasz dzisiejszy rywal Lech Poznań nie jest zbyt w wysokiej formie, zatem no tutaj również upatruje swojej szansy na zwycięstwo w tym spotkaniu. Dobra, zatem zgłaszamy sobie taki zespół na to spotkanie. Natomiast Lech, zespół prowadzony przez Mariusza Rumaka, dzisiaj wystąpi w składzie w bramce z numerem pierwszym Jasmin Buric, ale numer 2 Montaigne, 21 Keba Sisej, numer 52 to Wit, 5 Marcin Komorowski, numer 15 Burcok, 6 Łukasz Trałka, kapitan zespołu, 11 Gergo Lewręczycz, 19 Kasper Hamalainen, numer 32 Mateusz Możdżeń i Brian Rodriguez, wysunięty napastnik z numerem 16. Ostatnio graliśmy spotkanie dosyć dawno, bo mecz z Rakowem Częstochowa odbył się już jakieś tutaj w tej grze 2 tygodnie temu, zatem no mam nadzieję, że moi piłkarze tutaj nie stracili tego rytmu meczowego, no i będą w stanie tutaj powalczyć o bardzo, bardzo ważne 3 punkty w meczu z Lechem Poznań. Dobrze, zatem tutaj spójrzmy, słabsza noga, odbiór piłki agresywny, wymuś zagranie słabszą nogą, Gergole wręczyć tutaj oczywiście pressing, agresywny odbiór, słabsza noga, tutaj również w przypadku Burcoga agresywny odbiór, słabsza noga. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o instrukcje dotyczące zawodników rywali. No i oczywiście jeszcze motywacja, zatem zagrajmy tak jak w poprzednim meczu. No to widzicie, jest naprawdę motywujące dla moich piłkarzy. Morale w zespole również jest całkiem tutaj wysokie, tak więc mam nadzieję dzisiaj na dobry futbol w Krakowie. Spójrzmy, pierwszy gwizdek, no i zobaczmy, co tutaj ciekawego będzie się działo w tym bardzo ważnym dla nas spotkaniu. Teraz niestety już pierwsza strata Sarki, ależ teraz kapitalnie przejął piłkę na Lepa, no i gra nie kontynuowała nam tej akcji. Niestety już Zuma na Bagayoko doznał kontuzji, ale mam nadzieję, że będzie w stanie dokończyć Nigeryjczyk to spotkanie. Jeszcze Komorowski, tutaj
pressing zastosowany przez naszych zawodników. No i jest Keba Sisej, przy nim blisko Henrik Oyama. Niestety udało się utrzymać zawodnikom Lecha przy piłce. Montaigne. Jest Kasper Hamalainen, Gergo Lewręcicz, ależ teraz przyspieszenie, no i na szczęście ponad bramką uderzał Węgier, no ale spóźnił się tam zdecydowanie do niego Zumana Bagayoko, no i o mało co nie skończyło się to golem dla gości z Poznania. Teraz dobra interwencja, jest Oyama, no ale niestety nie przejął futbolówki Estończyk. Jest Brian Rodriguez, świetnie tutaj przejmujemy piłkę. Jest Szwoch do Moreno, ten ładnie przyjął piłkę, zagrał do Jamesa. James, no jest bramka, 19 minuta i piąte trafienie w tym sezonie bardzo skutecznego ostatnio Lloyda Jamesa. Strzelił gora w meczu z Rakowem Częstochowa, strzela również teraz w meczu z Lechem Poznań. No i prowadzimy zatem, moi drodzy, od tej 19 minuty 1-0. Ale uwaga, bo teraz stały fragment gry dla zespołu Lecha. Jest Sarki, jest Oyama, szansa na szybką kontrę naszej drużyny. Jest Sheikh Bongré do Jamesa, a i ten niestety nie w tempo. Ale uwaga, jeszcze Mateusz Szwoch, jeszcze dobitka, 2-0, Mateusz Szwoch. Bardzo ładnie, 33 minuta tego spotkania. No i mamy już dwubramkowe prowadzenie w meczu z Lechem Poznań. Zatem, moi drodzy, no widzicie tutaj naprawdę ta nasza skuteczność wciąż stoi na bardzo, bardzo dobrym poziomie. No i do przerwy prowadzimy z Lechem Poznań 2-0. Zatem dwa ciosy tutaj wyprowadziliśmy w stronę zespołu z Poznania. No i jak na razie to my jesteśmy tutaj górą w tym meczu. Bądźcie skoncentrowani, oczywiście nie ma tutaj co odpuszczać. No zespół z Poznania w każdej chwili może tutaj przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść. No i rozpoczynamy bez żadnych tutaj roszad w składzie drugą połowę tego spotkania, po której przypominam, że po pierwszej połowie prowadzimy z Wisłą Kraków 2-0. Teraz jeszcze żółta kartka dla Zumany Bagayoko, no ale na szczęście ta kontuzja chyba nie jest jakaś poważna, bo wciąż kondycja naszego lewego obrońcy na przyzwoitym poziomie. Uwaga, Erik Moreno, ależ teraz kapitalnie huknął Erik Moreno. No i to, o czym mówiłem, ostatnio jest w coraz wyższej formie Kolumbijczyk wypożyczony ze Sportingu Braga. No i 3-0, moi drodzy, w meczu z Lechem Poznań, 3-0 w meczu z liderem Ekstraklasy. 70 minuta spotkania, no i zatem przeprowadzimy sobie tutaj już może jakieś zmiany w zespole. Zdejmiemy z boiska Henrika Oyamę, no który dzisiaj nie gra jakoś wybitnie dobrze, w jego miejsce wejdzie Łukasz Janoszka. No i kogo tutaj jeszcze sobie zmienimy, może tego Sheikha Bongré, a w jego miejsce zagra na środku pomocy rekonwalescent, czyli Dariusz Dudka. Takie dwie zmiany na razie sobie przeprowadzimy, no i oczywiście kontynuujemy sobie. No i jeszcze niespełna 13 minut pozostało do zakończenia regulaminowego czasu gry w tym spotkaniu, a my już praktycznie jesteśmy pewni zwycięstwa. Jeszcze jedną zmianę sobie przeprowadzimy na koniec. Gudjonsen wejdzie w miejsce Moreno. Moreno dzisiaj również bardzo dobry występ. No początkowo nie byłem zadowolony z jego występów po tych meczach pierwszych po przerwie zimowej. No naprawdę spisywał się znacznie, znacznie poniżej oczekiwań, ale z meczu na mecz Kolumbijczyk gra coraz lepiej. No i teraz jest naszym podstawowym napastnikiem. Ostatni gwizdek w tym spotkaniu. 3-0 wygraliśmy. Solidne zwycięstwo, dobra robota. No mogę być w pełni tutaj zadowolony z tego zwycięstwa. No gromimy lidera Ekstraklasy. Jesteśmy w coraz wyższej dyspozycji. Michał Nalepa graczem meczu, proszę bardzo. Na środkowy obrońca tutaj kończy mecz średnią 8,40. No to tylko świadczy o tym, w jak wysokiej dyspozycji jest ten zawodnik. Spójrzmy tutaj, kibice świętują na ulicach. Marko Jovanović, nasz drugi środkowy obrońca, również bardzo, bardzo dobry występ. No, zagraliśmy na zero z tyłu, zatem nie ma się co dziwić, że dwójka naszych środkowych obrońców zagrała na tak wysoką ocenę. No i jeszcze oczywiście konferencja prasowa po tym spotkaniu. Zagraliśmy wspaniały mecz. Erik doczekał się wielkiej chwili. No i przed nami teraz już spotkanie z Lechią Gdańsk. W tym spotkaniu damy oczywiście odpocząć siłą rzeczy kilku naszym zawodnikom, no ale spójrzmy tutaj jeszcze na dokończenie tej 29. kolejki T-Mobile Ekstraklasy. No moi drodzy, jeżeli chodzi o Puchar Polski, no to mamy spore szanse na zwycięstwo w tym pucharze. No nie ma co jeszcze oczywiście zapeszać, ale tak jak już wspominałem w poprzednich odcinkach, poodpadały te wszystkie najlepsze
najlepsze. Tutaj jeszcze widzimy eliminację Mistrzostw Europy. Polska trafiła do grupy z Francją, Białorusią, Mołdawią i Norwegią. No a więc tutaj jak najbardziej ta grupa jest do przejścia, bo tutaj bodajże dwa zespoły wychodzą, o ile się nie mylę. Tutaj widzimy Mateusz Foch bardzo ładnie się rozwija. No ten transfer z Arki Gdynia, no to był, można powiedzieć, strzał w dziesiątkę. Spójrzmy, coraz tutaj lepsza ocena średnia tego zawodnika. Nie kosztował nas ani grosza Mateusz Foch. No a spisuje się naprawdę znakomicie. Teraz jeszcze przed nami spotkanie ze sztabem szkoleniowym. Tutaj Gerard Bieszczad jest niezadowolony z intensywności treningu. Tutaj Bartosz Kofron powinien trenować indywidualnie celność ośrodkowań. Dawid Kamiński grę słabszą nogą, ok. Uzbecki snajper Aleksandr Giernich, no nie jest zły, powiedziałbym, ale nie jakiś wybitny. Spójrzmy jeszcze, chorwacki obrońca Iwicza Olisz, no to jest piłkarz swego czasu znakomity, no ale teraz już spójrzmy, ze względu na jego już zaawansowany wiek, oczywiście nie jestem nim zainteresowany, mimo że atrybuty psychiczne i fizyczne ma na bardzo dobrym poziomie, no to niestety technicznie wygląda już bardzo, bardzo słabo. No i jeszcze Abraham Guie, no takie troszkę śmieszne nazwisko tego zawodnika, no ale on również tutaj jakiegoś szału nie robi, tak więc nie ma tutaj co się interesować takimi zawodnikami. No tutaj Gerard Bieszczad powinien zostać udostępniony do wypożyczenia, ok, w porządku. Wacław Pokorny, nie, jego sobie na razie zostawimy w młodzieżówce Wisły Kraków. Jakuba Dziubasa również, no już wspomniałem o młodzieżówce, no to spójrzmy sobie tutaj jeszcze. Wciąż oczywiście jesteśmy liderem, to tutaj się nic w tej kwestii nie zmienia. Wciąż Adrian Wójcik jest najlepszym strzelcem w tej kwestii. Nic się też oczywiście nie zmienia. Adrian Wójcik oczywiście w tym momencie jest wypożyczony od Zawiszy Bydgoszcz, a więc swojego konta bramkowego już w Młodej Wiśle w tym sezonie nie poprawi. No i goni go już Karol Angielski, ale wciąż ma 9 goli straty, tak więc będzie to młodemu zawodnikowi Korony odrobić bardzo, bardzo ciężko. Zatem kontynuujmy, jeszcze parę dni przed nami do spotkania z Lechią Gdańsk. Lechia Gdańsk teraz również gra swoje spotkanie ligowe jako jedna z drużyn. Za chwilę zobaczymy sobie dalsze rozstrzygnięcia 29. kolejki T-Mobile Ekstraklasy. Tutaj również pierwsza liga gra dzisiaj. Sporo tych meczów właśnie jak na sobotę przystało, tak więc troszeczkę będzie się to wczytywało, ale za chwilę, mam nadzieję, zobaczymy sobie te wyniki T-Mobile Ekstraklasy. No powiem wam szczerze, że w tym sezonie gramy naprawdę całkiem, całkiem udanie. No niestety tutaj Legia wygrała z Piastem Gliwice, Lechia straciła punkty w samiutkiej końcówce meczu z Olimpią Grudziądz, Zagłębie zremisowało z Krakowią, a Podbeskidzie z Koroną, a więc same remisy z wyjątkiem meczu Legii Warszawa. Tutaj Karel Jarolim został zwolniony z pracy. Stanisław Lewi, jeden z faworytów do objęcia posady menedżera Mlady Bolesław, Stanisław Lewi, no to oczywiście rzecz jasna były szkoleniowiec Śląska Wrocław. No i z tego co pamiętam w tej mojej karierze również Ruchu Chorzów osiągnięcia. A nie, jednak nie, jednak to nie jest ta kariera, w której prowadzi Ruch Chorzów. Być może coś mi się tutaj pomyliło. No i raport skauta przed meczem z Lechią Gdańsk. Powinniśmy się skupić na ofensywnych stałych fragmentach. Dobrze, zatem skupimy się na tych ofensywnych stałych fragmentach. Nie wiem, czy ustaliłem sobie trening na mecz z Lechią. Za chwilę sobie na to zerknę, ale mi się wydaje, że chyba tak. Cały czas staram się tego pilnować. O, a jednak nie, no ale w odpowiednim momencie na szczęście zerknąłem sobie na to. Dobrze, zatem zobaczmy sobie, co tutaj ćwiczyliśmy bardzo mało. Taktykę dosyć słabo, zgranie, kondycję również. Zatem może poćwiczymy sobie... no kondycję może na razie nie. Może poćwiczymy sobie taktykę, no niech będzie. Taktyka przeciętna, no i ofensywne stałe fragmenty. Ustalimy sobie już również trening na następne spotkania. Tutaj damy sobie panowanie nad piłką, przeciętna, punkt ciężkości, gra w ataku. No i przed meczem wyjazdowym z Lechią poćwiczymy sobie defensywę, bo ona tam była na 19%, o ile się nie mylę. No i defensywne stałe fragmenty. Ok, zatem tak będzie wyglądał nasz trening na najbliższe tygodnie. Tutaj jeszcze kilka newsów. No i coraz bliżej do tego spotkania z Lechią Gdańsk, w którym fajnie by było zapewnić sobie jakąś solidną zaliczkę przed rewanżem, no bo tak naprawdę chwila słabości wystarczy, aby przegrać wysoko w Gdańsku, no i pożegnać się z rozgrywkami
Pucharu Polski. Daniel Barbus, którego ja tutaj miałem chyba na liście życzeń, o ile się nie mylę, no ale już sobie go z tej listy życzeń zdejmujemy, bo on niestety przedłużył kontrakt z Górnikiem Zabrze, a chciałem sobie go ściągnąć z wolnego transferu, no ale na razie niestety jest to niemożliwe, oczywiście. No i jeszcze dwa dni pozostały nam do meczu z Lechią Gdańsk. W międzyczasie zerknijmy sobie jeszcze, jak wygląda mój status finansowy. Zatem no niestety mamy już sporo na minusie, bo ponad 1 200 000 złotych na minusie. Jesteśmy wciąż, nie podpisaliśmy nowej umowy sponsorskiej na koszulkach. Wciąż mamy tylko tego jednego sponsora, który daje nam prawie 4 miliony złotych na sezon. No i tak mi się właśnie wydaje, że po zakończeniu obecnego sezonu sobie podpiszemy nową umowę, no ale to już nie jest w mojej gestii. Prognozowany stan konta to niestety prawie minus 4 miliony złotych. Spójrzmy jeszcze na wydatki, na co tutaj wydajemy najwięcej w bieżącym sezonie wydatków, suma wydatków na płace. Wynagrodzenia piłkarzy, oczywiście na to zawsze idzie najwięcej z klubowej kasy. Jeżeli chodzi o przychody, no to tutaj najlepiej sprzedają się nam i karnety, i przychody z transmisji, także tutaj od Ekstraklasy dostajemy sporo gotówki, no ale tutaj na przykład sponsoring i przychody z meczu, o właśnie, to tutaj największe profity zbieramy. W tym sezonie zarobiliśmy już 33 miliony złotych, w zeszłym całym sezonie 26 milionów, a więc już jesteśmy tutaj lepsi finansowo w porównaniu z poprzednim rokiem. Pieniądze na wynagrodzenia, podsumowanie finansowego fair play, dobra, tym już nie będziemy się zajmować. Tutaj jeszcze obiekty treningowe, spójrzmy sobie, tutaj na razie wciąż zadowalająca baza, przeciętne obiekty, no ale wkrótce to się zmieni, ponieważ tak jak już wspominałem w poprzednich odcinkach, tutaj wciąż rozbudowuje nam się zarówno baza treningowa, jak i obiekty młodzieżowe, zatem już w praktycznie pod koniec października będziemy mieli już lepszy status tych dwóch naszych obiektów. Dobra, zatem jeszcze pięciu aż naszych piłkarzy, proszę bardzo, znalazło się w jedenastce kolejki. Są to Lamin Jasama, Zumana Bagayoko, Michał Nalepa, Lloyd James i Eric Moreno. Zatem no naprawdę spora ta nasza grupa naszych zawodników w jedenastce kolejki. Tutaj jeszcze kilka newsów. Szwok zasługuje na najwyższe uznanie, zachwyca się Moskal. O, proszę bardzo. Zawsze oczekuję, by pomagali swoim mniej doświadczonym kolegom. W tym wypadku nie jest inaczej. Wszyscy rozumieją, że musimy dalej się starać, by po tym meczu nastąpiły kolejne. Jestem dobrej myśli. Każdy marzy o zwycięstwie w finale, a może nawet końcowym triumfie. Nie dało się ukryć, że są bardzo podekscytowani. No tutaj damy sobie bez komentarza, aby jakiejś tutaj niepotrzebnej presji nie wywierać na naszych piłkarzy. Trudno powiedzieć, czy Semir Stilić w tym meczu zagra. No, Semir Stilić, który już powoli powraca do pełni zdrowia, no ale wątpię, żeby tutaj w tym sezonie Semir Stilić mógł zagrać w naszym zespole. On niestety, tak jak już wspominałem, miał calutki sezon z głowy. No spójrzmy, tutaj jeszcze jeden dzień wyleczy kontuzję. No a więc praktycznie całe te rozgrywki w grupie mistrzowskiej będziemy mieli do dyspozycji Semira Stilicza, no ale ciężko powiedzieć naprawdę, w jakiej on będzie formie po tak długim rozbracie z futbolem. No to oczywiście się okaże w następnym odcinku, a tymczasem skupmy się już na spotkaniu z gdańską Lechią. Tutaj widzimy Stilicz znawia treningi z pełnym obciążeniem po 8 miesiącach aż przerwy. No naprawdę, jeżeli gramy tak dobrze, no to kto wie, co by się działo, gdyby Semir Stilić był zdrowy. Co by wyczyniała wówczas nasza drużyna. Dobrze, teraz ustalmy sobie zatem skład na mecz z Lechią Gdańsk. Zatem w miejsce Jasamy wejdzie Modelski. W miejsce Jovanovicza wejdzie Zuma. Za Bagayoko Urdinow. Spójrzmy także, dajmy Darka Dudkę w miejsce Szejka Bongre. Lloyd James sobie tutaj pozostanie. Dobrze, zatem jeszcze Gudjonsen w miejsce Szwucha. W miejsce Oyamy Janoszka. Natomiast zastanawiam się, czy jeszcze nie dać sobie Kamińskiego w miejsce Erika Moreno, ale na razie może jednak tak zostawimy jak jest. Michał Szromnik na bramkę w miejsce Miśkiewicza. No i na ławkę rezerwowych wędruje Michał Szewczyk w miejsce właśnie tutaj Henryka Oyamy, który sobie odpocznie całkowicie w tym spotkaniu. Odeślemy sobie go na trybuny. No i chyba taka ławka rezerwowych mi pasuje w tym spotkaniu. Zatem poza ławką będą Jovanovic, Czekaj, Jasama, Bagayoko, Stilić i Oyama. Mam nadzieję, że żaden z moich bocznych obrońców nie dozna żadnej kontuzji.
A na wszelki wypadek, gdyby tak się stało, no to damy sobie Marko Jovanovicia w miejsce Osmana Chaveza na ławkę rezerwowych. No i takim składem wychodzimy sobie na pierwsze spotkanie półfinałowe Pucharu Polski przeciwko gdańskiej Lechii. Ja ostatnio wyczytałem sobie, że ostatnio Wisła Kraków wygrała Puchar Polski w sezonie 2002-2003. To były jeszcze czasy tej wspaniałej Wisły prowadzonej przez Henryka Kasperczaka. Wisły, która zaszła bardzo daleko wówczas jeszcze w rozgrywkach, które nazywały się Puchar UEFA, a rzecz jasna teraz nazywają się Liga Europejska. No i tam Wisła Kraków w finale pokonała po dwóch meczu 3-1 swoją imienniczkę z Płocka. Zatem później jeszcze Wisła grała w finale w sezonie 2008-2009, no ale tam przegrała po rzutach karnych z warszawską Legią. Zatem no tutaj w przypadku Dawidowicza nie będziemy stosowali pressingu, odbiór piłki agresywny, słabsza noga, Kostrzewa odbiór piłki agresywny, również słabsza noga. No i Janicki, którym interesuje się do tej pory, który chyba podpisał, tak jest, nowy kontrakt, no i jego również musimy sobie tutaj zdjąć z listy życzeń. Dobra, zatem rozmowa motywacyjna jeszcze tutaj przed nami, zagrajmy tak jak w ostatnim meczu, a więc tutaj standardowo. To bardzo dobrze podziałało w meczu z Lechem Poznań, zobaczymy jak będzie dzisiaj. Zatem pierwszy gwizdek arbitra w tym spotkaniu, pierwszy mecz półfinałowy piłkarskiego Pucharu Polski, Wisła Kraków kontra Lechia Gdańsk. No i niestety pierwszy stały fragment dla zespołu z Gdańska, uwaga, Dawidowicz, Murayama, no i niestety w trzeciej minucie spotkania tracimy bramkę. Dawidowicz asystuje, a były piłkarz Pogoni Szczecin Murayama trafia do naszej siatki. No wielka, wielka szkoda, bo tutaj przegrywamy, tracimy bramkę na własnym boisku. No i to może być niestety brzemienne w skutkach, jeżeli chodzi o rewanż. Alis Pachic jest tutaj, ładna interwencja Urdinowa, jest Zumana Bagayoko, Dariusz Dudka, Lloyd James i Urdinow. Jest Janoszka do Gudjonsena, ten zagrywa w kierunku Moreno, świetnie wystartował do tej piłki Moreno, jeszcze nie koniec tej akcji, a ileż teraz tam było blisko, no ale ostatecznie zespół Lechii obronił się przed tą, przed strzałem, jeszcze uwaga, jeszcze Lloyd James, no i jest Alis Pachic i piłkę przejmie niestety zespół gości tego meczu. Musimy zachęcić naszych piłkarzy do gry długimi podaniami, no i kolejny stały fragment, tym razem rzut z autu. Uwaga, jest Murayama, niebezpiecznie. Bardzo dobra teraz interwencja Michała Szromnika. No i po raz kolejny niebezpieczeństwo ze strony Japończyka Murayamy. Uwaga, jeszcze Dawidowicz. Tym razem jednak dobrze Eidur Gudjonsen wyeksplodował tę piłkę na aut. No niestety słaby mecz dzisiaj Erika Moreno. Poza tą jedną sytuacją bardzo mało widoczny nasz zawodnik. No i Michał Nalepa, Jani Urdinow, oni również grają bardzo, bardzo słabo. No i do przerwy niestety przegrywamy z Lechią Gdańsk 0-1, a więc bardzo słaby rezultat. No i tutaj oczywiście mówimy agresywnie, że jesteśmy niezadowoleni z postawy naszego zespołu. No niestety Erik Moreno jakoś nie zareagował dobrze na tą rozmowę motywacyjną. Mamy 60. minutę, no i jest nasza akcja. Jest Nalepa, Dariusz Dudka, jest Gudjonsen, Moreno, świetne zagranie piętką, uwaga, jest kapitalna bramka, Emanuel Sarki, 59. minuta i piękny strzał w długi róg, bardzo ładna asysta Erika Moreno i gol strzelony przez Nigeryjczyka Emanuela Sarkiego. No i kolejna nasza akcja, jeszcze Sarki, jest Modelski, dośrodkowanie, Kostrzewa, no i jeszcze będziemy przy piłce, Lloyd James. Teraz niestety tracimy piłkę, dobra interwencja Grzelczaka, jeszcze Jani Urdinow, Zuma i Lloyd James. Lloyd James do Gudjonsena, ten zagrywa do Sarkiego, ależ teraz interwencja. No i niestety nie udaje się tutaj dobić tej piłki do siatki zespołu Lechii. Jeszcze tutaj przeprowadzimy sobie zmiany. Bardzo słaby mecz dzisiaj Dariusza Dudki, 6-0 ocena. Janoszka również bardzo słabo. Nawet ci zmiennicy, którzy grają mało, niestety nie są w stanie tutaj wnieść jakości do gry naszego zespołu. Zatem zdejmujemy sobie zarówno Łukasza Janoszkę, jak i Dariusza Dudkę. W ich miejsce pojawiają się Mateusz Foch, a także Michał Szewczyk. No i zobaczymy, co ci dwaj piłkarze będą w stanie tutaj ugrać jeszcze w tym spotkaniu. Jeszcze obydwu z tych zawodników musimy odpowiednio zmotywować.
No i Dariusz Dudka i Łukasz Janoszka opuszczają boisko. Mamy ostatnie 15 minut gry w tym spotkaniu. Jeszcze będzie jedna nasza akcja. Szewczyk, dośrodkowanie, Zuma, Moreno, ależ teraz potężnie. No i niestety piłka wylądowała na poprzeczce. No szkoda, szkoda tej sytuacji, bo gdyby tutaj wpadła bramka. A i uwaga, jeszcze tutaj próba dośrodkowania Urdinowa. No ale spokojnie pozwolił opuścić piłce boisko tutaj golkiper Lechii Gdańsk. Jeszcze ostatnie minuty w tym spotkaniu. Zdejmujemy sobie Gudjonsena, w jego miejsce Dawid Kamiński melduje się na murawie. Tutaj wprowadzamy sobie drugiego napastnika na plac gry. Damy mu, że jako list pola karnego. Tutaj ustawiamy sobie mentalność na szarżę. No i jeszcze motywujemy odpowiednio Kamińskiego. No niestety to już jest końcówka spotkania, więc najprawdopodobniej to spotkanie zakończy się remisem 1-1. No i będziemy musieli szukać awansu w meczu rewanżowym. Tutaj tylko remis. No dałem pokazać kilku zawodnikom, którzy na co dzień nie mają miejsca w wyjściowym składzie. No niestety to nie do końca poskutkowało. Jestem oczywiście głęboko rozczarowany tym, co pokazaliście w tym spotkaniu. No i czeka nas naprawdę trudna przeprawa w rewanżu. Dla was widzów postronnych to oczywiście nie lada gratka, no to no bo bez wątpienia nie zabraknie emocji w meczu rewanżowym. Przypominam, Murayama w 3 minucie i Emanuel Sarki w 59. autorami bramek w tym meczu. Teraz przede mną konferencja prasowa. Natomiast no, w tych dwóch spotkaniach, w pierwszym meczu z Lechem Poznań naprawdę znakomity występ i pewne zwycięstwo 3-0. Natomiast mecz z Lechią na remis 1-1. No i myślę, że kolejny odcinek również będzie bardzo, bardzo ciekawy. Jeszcze przypomnę, jak wygląda tabela po 29 kolejkach. Legia Warszawa jest na czele tabeli, ma 56 punktów, drugi Lech 53. My tracimy do Lecha Poznań tylko jedno oczko, mamy 52 punkty, no i mamy już 4 punkty przewagi nad Zagłębiem, a w strefie spadkowej wciąż Piast Gliwice i Podbeskidzie Bielsko-Biała. Zatem, moi drodzy, no bardzo ciekawie zapowiada się kolejny odcinek, w którym gramy z Beniaminkiem Olimpią Grudziądz na własnym boisku, a przypominam, że w pierwszym meczu w rundzie jesiennej ten zespół pokonaliśmy na wyjeździe aż 6-0. No i tutaj również nie wyobrażam sobie, abyśmy mieli nie sięgnąć po 3 punkty. No a tym meczem, który będzie najważniejszy, który przed nami, to właśnie ten mecz półfinałowy, rewanż w Gdańsku z zespołem Lechii. No nie tak dawno przecież wygraliśmy na PGE Arenie 2-0, no ale to będzie zupełnie, zupełnie inny mecz, w którym niestety nie będzie mógł wystąpić kontuzjowany, przepraszam, zawieszony za kartki Lloyd James. Zatem na tych dwóch spotkaniach zobaczymy się w kolejnym odcinku, a za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Oczywiście przepraszam za ewentualne błędy, no bo ostatnio czasem one się pojawiają. Tak jak już mówiłem, z jednej strony cieszę się, że zwracacie na nie uwagę i oczywiście no, to w jakiś sposób motywuje mnie do tego, żeby tych błędów już nie popełniać. Natomiast no, Football Manager jest taką grą, jeżeli chodzi o nagrywanie odcinków na YouTubie, że tutaj nie ma miejsca na pomyłki. W innych grach możemy improwizować, mówić nie do końca rzeczy, które chcemy powiedzieć. No natomiast Football Manager tutaj trzeba być konkretnym, trzeba mówić tylko i wyłącznie fakty, no bo tutaj wszystko widać jak na dłoni, tak więc no, żadne tutaj ewentualne błędy wam nie umkną. Zatem do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku z Football Managera 2014. Na razie trzymajcie się. Kolejny odcinek już wkrótce. Cześć!